W tę niedzielę rozważamy w Słowie Bożym przypowieść o talentach. Jezus daje nam piękną opowieść o tym, jak właściciel majątku rozdziela dużą kwotę pieniędzy pomiędzy swoje sługi, wyjeżdża, a po powrocie zaczyna się rozliczać z nimi. I widzimy, że dwóch z nich pomnożyło dany sobie majątek, a trzeci zakopał ten talent, który jeden talent, który uzyskał, nie pomnożył majątku, oddał tyle, co uzyskał, ale nie spotyka się to z pochwałą. Dostaje naganę, natomiast dwóch poprzednich, którzy pomnożyli dane talenty, puścili je w obieg, zostają dodatkowo wynagrodzeni. Ten przykład ewangeliczny może w nas budzić nawet może troszkę opór, niezrozumienie. Dlaczego ten sługa, który uzyskał jeden talent i bezpiecznie go schował, bo w gruncie rzeczy miał dużą kwotę pieniędzy i oddał z powrotem te pieniądze, które uzyskał, został tak niesprawiedliwie, może według nas, potraktowany. Dlaczego? Widzimy tutaj, że Jezus chce nam przekazać prawo Boże, prawo ewangeliczne, jakie dotyczy życia duchowego, jakie dotyczy życia chrześcijanina. Jeśli otrzymujemy jakieś dary Boże, niezależnie od tego, jaka jest ich ilość, widzimy, że tutaj nie jest ważne, ile kto otrzymał. Ważne jest, co konkretna osoba z tym zrobiła. Kiedy otrzymujemy te dary, to jako chrześcijanie jesteśmy zobowiązani do tego, żeby je rozwijać. A jak to się dokonuje? Przez zaryzykowanie, przez puszczenie je w obieg, przez wypuszczenie tego z ręki. Co zrobił ten sługa, który otrzymał jeden talent? Tam jest takie ważne słowo dzisiaj w Ewangelii. Zląkł się, przestraszył się swojego Pana i zakopał w ziemi. Chciał być super poprawny, chciał robić tylko takie minimum, to co do niego należy. I nie pomnożył tego, co uzyskał. Czemu się tak czasami dzieje, że nie możemy pójść dalej, że gdzieś nas coś wstrzymuje, zwłaszcza w życiu duchowym? Może czujemy się zalęknieni. Mamy taki obraz Boga, który tylko czeka może na nasz upadek, który jeśli zaryzykujemy, nas zgani. Nie. To nie jest obraz Boży. Lęk nie jest dobrym sposobem na podpowiadanie nam, co powinniśmy zrobić. Życie chrześcijanina też wiąże się z pewnym ryzykiem, zwłaszcza jeśli chodzi o wypełnienie przykazania miłości. Trzeba trochę wyjść poza te ramy, które często są nam narzucone, tak żebyśmy dostrzegli tych potrzebujących, dostrzegli tych, którzy może są opuszczeni i z hojnością dzielili się z nimi tym, co mamy. A zawsze otrzymamy jeszcze niewspółmiernie więcej. Także bądźmy hojni, nie bójmy się ryzykować, jeśli chodzi o wypełnienie Ewangelii, zwłaszcza przekazania miłości bliźniego. I patrzmy też z nadzieją również na nasze życie, że prowadzi je ostatecznie Pan Bóg. I On jest tym, który nas obdarowuje. I Jemu jesteśmy też winni to, żeby rozwijać te dary, które otrzymaliśmy od Niego.